I śpiesz się, bo zaraz Jax rozpoczyna swoje przedstawienie. No bo ten nudziarz, czemu ty mi każesz tu przychodzić? Sam jesteś nudziarz, on jest super. No więc przed Państwem przyjdzie zaraz Jax! Zaraz Jax tutaj przyjdzie i będzie super przedstawienie. Nie mogę się doczekać. Dzisiaj, moi drodzy, zaprezentuję wam skok właśnie do tej dziury. Wow, Jax będzie skakał z takiej wysokości do tego małego basenu. Ale on jest odważny. Oglądajcie teraz, moi mili, ponieważ będę tu skakał. Patrzcie na to. Ale ten skok był super. Widziałeś, Bibi, jak Jack skoczył? Beznadziejny, beznadziejny jest. To jest mega nudne. Jak tak możesz mówić, Bibi? Przecież to było odważne. No to jeżeli tamto było nudne, to patrzcie na to. Z tej trampoliny skaczę właśnie do wody. Zobaczcie, lecę. Wow, Jack, to było super. Jak ty to zrobiłeś? Wow. Wow, no to było super, teraz to Jax mi zaimponował Mówiłem Ci, Jack jest super i odważny On zawsze imponuje. No dobrze, a teraz Przed Państwem wystąpi Pomni Zapraszam Cię na scenę. Widzowie, bo Pomni nie wychodzi Na scenę, co się z nią stało? Przykro mi to powiedzieć, ale jednak Pomni dzisiaj nie wystąpi Nie zwracamy biletów, cześć. O nie, muszę się teraz Szybko przebrać za Pomni i ocalić ten występ Dostałem się do pomieszczenia, w którym mogę wybrać Jakie części ciała Pomni najpierw dostanę Mam do wyboru głowę od Pomni Lewą rękę, tu I prawą rękę No i też obydwie jej nogi I w taki oto sposób zamienię się w całą Pomni Tylko najpierw muszę odblokować jej części ciała Zacznijmy od lewej nogi Klikam guzik I jestem teraz na jakimś quizie Którego przejdę będę mógł odblokować nogę od Pomni Kto kocha Pomni? Przecież to jest oczywiste, że Jacks kocha Pomni więc wybieramy Jacksa. O nie! Czyli wychodzi na to, że ja kocham pomni. No dobra. Kogo lubisz bardziej? Jacksa czy Kayna? No ja bardzo uwielbiam i to uwielbiam Jaxa Dlatego wybieram Jacksa. Czy widz dał lajka? Tak lub nie? Widzu, czy zostawiłeś już łapeczkę w górę? Szybko, bo muszę wybrać poprawną odpowiedź. Wydaje mi się, że widz już zostawił lajka. Jest! Przeżyłem, czyli miałem rację. Dziękuję. Która po mnie jest prawdziwa, Która po mnie jest prawdziwa? Ta po lewej, czy może ta po prawej? Według mnie chyba ta po lewej. Kacze, o nie, myliłem się. Czyli jednak ta po mnie jest prawdziwa. No tak, jak ja mogłem się pomylić? Ale gapa ze mnie. Czy widz dał suba? No nie wierzę. Strasznie trudne pytania. No ja nie wiem, czy wy zostawiliście już subskrypcję. Daliście, czy nie daliście? Wydaje mi się, że zostawiliście suba. Jest, przeżyłem, dziękuję za zostawienie subskrypcji. Teraz mogę dostać lewą nogę od pomni. Tylko jak ja mam się do niej dostać? Jak tu wszędzie jest lawa. Próbujmy przebiec. Udało się. A w tej skrzynce znajduje się lewa noga pomni. I mamy już pierwszą część ciała od pomni. Super. Chodźmy dalej wybierać. No to skoro mamy już lewą nogę od pomni i świeci się to na zielono, to teraz weźmy może lewą rękę jej. Która jest tutaj, więc klikam guzik i przeteleportowało nas w miejsce, gdzie odblokujemy lewą rękę, odpomnij, ale chyba musimy pojechać motorkiem. Po takiej ciężkiej trasie, jak Jacks, będę w tej chwili jak Jacks. Jej, tylko która trasa będzie odpowiednia? Bo są aż trzy. Dobra, wsiadam na motorek i jedźmy najpierw do tego niebieskiego punktu. Jest to bardzo trudne, ale jestem tak dobry jak Jacks i mi się uda za pierwszym razem to wszystko zrobić. Jej, udało mi się. To dla Dlatego, że oglądam dużo przedstawień od Jacksa. Ale w tej skrzynce nic nie ma. Czyli złe pole wybrałem. No to teraz pojadę do koloru czerwonego. I może tutaj będzie ręka od pomni? Niestety tutaj nie było. Czyli musimy się dostać do koloru zielonego. A co jeżeli wyskoczymy z tej rampy? Próbujmy! Jacksowi zawsze to wychodzi. To mi też musi! Wow! No mi niestety nie wyszło. Dlatego teraz muszę jechać do zielonego. Punktu. I może tam będzie ręka od pomni. To jest naprawdę trudne. Myślałem, że to będzie łatwiejsze, ale dzięki waszym łapeczkom w górę robię to bez problemu. Jej, mamy tutaj rękę od pomni. Ale się cieszę, bo mam już nogę i rękę. Zaraz będę mógł się przebrać w pomni. Ale najpierw muszę stąd jakoś wrócić. Więc skaczę! No dobra, mamy już jedną rękę i jedną nogę. To teraz wybierzmy może prawą rękę. Uwaga, klik Teraz muszę przejść ten straszny parkur, żeby dostać prawą rękę od pomni. Przecież to będzie takie trudne. A to wszystko po to, żeby zdobyć tylko jedną rękę. No bo drugą już mam. Mam nadzieję, że uda mi się to za pierwszym razem przejść. Bo ten parkur wydaje się naprawdę ciężki. Ale jak na razie idzie mi bardzo dobrze. Teraz muszę tu doskoczyć. A tam później jest poziom ze szkłami. Nie masz szans, że go przejdę. No chyba, że zostawicie łapeczki w górę. Udało mi się to tylko dlatego, że wy zostawiacie łapki w górę. Dziękuję. I zaraz przejdę ten straszny parkour i będę mógł mieć prawą rękę od pomni. Nie mogę się już doczekać. Zaraz bardzo ciężkie przejście na drabinkach, ale jestem na tyle dobry, że mi się udało za pierwszym razem. I mogę teraz otworzyć tą skrzyneczkę, w której prawdopodobnie będzie ręka pomni. Zgadza się, mamy kolejną rękę. Od pomni. Teraz brakuje nam tylko tułowiu. Ja noki i głowy. Teraz brakuje nam tułowiu. Więc kliknijmy ten super guzik i odblokujmy tą część ciała. Klikam. A tutaj, niby o co chodzi? Osiem pomarańczek równa się tu. Ale jak ja mam zdobyć te pomarańczki? Tam jest jakaś skrzynka i tam jest druga skrzynka. No, chyba muszę się po prostu do nich dostać. Więc chodźmy. Halo, nie mogę. Tu jest jakaś niewidzialna ściana. No dobra, tędy chodźmy. Tędy też nie mogę. Chyba muszę tym wagonikiem jechać I muszę zebrać 8 pomarańczek, żeby zdobyć tułów od pomni No dobra jedziemy Pierwsza skrzynka i mamy pierwszą pomarańczkę Tutaj druga skrzynka i mamy już dwie pomarańczki W tej trzeciej skrzynce była trzecia pomarańczka Możemy jechać dalej Pójście, tu jest Jacks i pomni. Ale tu mamy skrzyneczkę z kolejną pomarańczką. Tu jeszcze jedna. Ale ta pomni wielka jest tym Jacksem. Chciałbym też tak latać jak ta pomni. O nie, przegapiłem jedną skrzynkę. Ale tu mamy jeszcze jedną. Już razem sześć pomarańczek mamy. Kolejna skrzyneczka. I już siódma pomarańczka, ale fajnie. O nie, wjeżdżamy teraz do niedźwiedzi. To jest mega straszne. Nie chcę do niedźwiedzi. O, kolejna skrzynka. I mamy już 8 pomarańczek. Czy ja jadę właśnie do tygrysów? O nie, pomoc ucieka! Mam 8 pomarańczek, i wymieniam to na tułów. Wrzucam i dostałem tutaj część ciała od pomni. Czyli brakuje nam tylko jednej nogi i jej głowy. Wybieram teraz głowę. Więc klikam guzik i chyba będę musiał wybrać poprawną głowę od pomni. Zacznijmy od tej. Ta jest jakaś taka wąska i nie pasuje mi w ogóle. Ta jest znowu czerwona, w ulubionym kolorze Bibiego. Ta jest pomarańczowa! I ta chyba powinna być prawidłowa, ale niestety nie jest. Ja kocham kolor pomarańczowy. A ty jaki kochasz kolor? Napisz w komentarzu. Chciałbym bardzo kliknąć ten guzik, no ale nie mogę. A ta głowa to już jest jakaś bardzo bardzo wielka. Ona jest większa ode mnie widzowie. To chyba nie jest prawdziwa głowa. Odpomni. A ta ma straszne zęby chyba ich nie myła. Pamiętajcie, żeby szczotkować dokładnie zęby. I to nie jest prawdziwa głowa od Pomni. Zdecydowanie nie. A ta głowa jest zielona. Kto lubi kolor zielony? Możecie napisać w komentarzach, kto lubi kolor zielony. A z tą głową co jest nie tak? Przecież ona wygląda jak Pomni. Ale chyba też jest troszeczkę za duża. I została nam taka malutka głowa i to chyba jest poprawna głowa. Dlatego klikam ten Teraz ten guzik i wybieram tą głowę. I patrzcie, pojawiła nam się głowa odpomni w naszej ręce, czyli brakuje nam tylko jej prawej nogi, bo już wszystko odblokowaliśmy, jak możecie zauważyć. Więc klikam guzik i odblokowujemy prawą nogę, którą będziemy musieli chyba znaleźć spośród tych wszystkich skrzynek. Ale to będzie ciężkie wyzwanie, bo tych skrzynek jest tu chyba z tysiąc, jak nie milion. Ale sprawdźmy po kolei każdą skrzynkę. I może w którejś będzie ta prawa noga. W tej nie ma. No niestety nigdzie nie ma tej prawej nogi od Pomni. A może w tej też nie ma. No dobra, a w tej tej mamy nogę od Pomni. Czyli że już mamy wszystkie części ciała od niej. I możemy się zamienić. Jestem właśnie przed cyrkiem od Pomni. Teraz musimy iść się szybko przebrać, więc wejdźmy do jakiejś naczepy i się ubierzmy jako Pomni i uratujmy to przedstawienie. No dobra, udało mi się już przebrać zapomni. Więc chodźmy teraz do cyrku i zróbmy przedstawienie na takie, jakie goście zasługują. Z tej strony wasza ulubiona pomnik! Halo, halo! Słyszycie mnie wszyscy? Widzowie, chyba się spóźniliśmy, bo już tutaj w cyrku nikogo nie ma. Już za późna godzina jest. No niestety. A chciałem tak dobrze.